Siema, ja jestem Mami Mardon i witajcie w kolejnym odcinku ciekawostek z Fallouta 4. Na wstępie pokażę wam dom, w którym wybuchła eksplozja, gdy tylko się do niego zbliżymy. Gdy wejdziemy do środka, dowiemy się, że prawdopodobną przyczyną wybuchu był eksperyment chemiczny. Jak wiadomo, miasto w Falloutie 4 jest wzorowane na Bostonie, dzięki czemu możemy zobaczyć wiele odwzorowanych miejsc, jak na przykład posąg Paula Rivera. W tym miejscu znajdziemy imię i nazwisko głównego bohatera trzeciej części gry, napisane na motorze. Na koniec nawiązanie do Commodore 64, który miał taką samą ilość RAM i miejsca wolnego co Pip-Boy. A to już wszystko w tym odcinku, cześć!